bravissimo, bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Bez telefonów, smartfonów i Facebooka tak wyglądają wakacje kilku tysięcy dzieci, które zdecydowały się spędzić kilkanaście dni z harcerzami. Część z nich wypoczywało w harcerskiej bazie obozowej Kokotek, gdzie odbywał się obóz współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczestnicy mieli w lublinieckich lasach prawdziwą szkołę życia. $1 700 000 przeznaczyliśmy w tym roku na profilaktykę zdrowotną połączoną z wypoczynkiem wakacyjnym. Dzięki tym środkom może wypocząć w te wakacje około 9 tysięcy dzieci. Wakacje to dla wielu z nas czas odpoczynku, relaksu, wyjazdów i zabawy. Najlepiej gdzieś w luksusowych warunkach. Dla nich luksus jednak nie jest najważniejszy. Ponieważ to jest obóz harcerski, no to trzeba troszeczkę takiego optowania z naturą. Tutaj to nie ma być ośrodek klasy luks, tylko po prostu są to domki, które zapewniają zapewniają bezpieczeństwo. Są doskonałe warunki sanitarne, świetna kuchnia, także no i przede wszystkim las i świeże powietrze i to, co mogę powiedzieć, doskonała kadra instruktorska. Te obozy różnią się zdecydowanie od tradycyjnych wyjazdów wakacyjnych all inclusive. Na pewno tak, ponieważ uczą chyba większej samodzielności naszych podopiecznych. Tutaj brak rodziców powoduje to, że dzieci, które na co dzień generalnie spędzają czas z telewizorem, z komputerem, z smartfonami, tutaj są troszkę zmuszone do tego kontaktu z przyrodą, ponieważ dbamy o to, żeby dzieci chodziły do lasu. Jeżeli są w lesie na obozie, to muszą wyjść do tego lasu, żeby zdobywały sprawności, ale też uczą samodzielności. Uczą ścielenia łóżka, umycia swoich tam przyrządów, z których się jedno. Kiedyś myśmy jedli z menażki, teraz już idziemy w kierunku talerzy. No wiadomo, że to się wszystko zmienia. Ale tak jak mówię, to jest fajna przygoda harcerska, to jest przygoda, to są nowe sprawności, nowe znajomości, także no dużo fajnych rzeczy, które mogą dzieciaki z tego wynieść. Te obozy, no na pewno uczymy się więcej, śpimy w bardziej takich survivalowych warunkach, ale naprawdę jest fajnie i dobieramy się tak, jak to powiedzieć, no jesteśmy wśród przyjaciół, wśród tych, którzy widzimy na co dzień, bo na zbiórkach harcerskich. I są też nowe osoby, które możemy poznać. Czym różnią się te obozy od takich tradycyjnych wakacji? No, ja myślę, że przede wszystkim sposobem, w jaki realizujemy tutaj program. Nasi harcerze, harcerki, mając stały kontakt z naturą, dlatego też te obozy są wyjątkowe, poznają techniki, które już tak w zasadzie odchodzą od naszej rzeczywistości, utożsamiają się z tym, no i to czyni te obozy wyjątkowymi. Jest to zupełnie nowy świat, na początku dla nowych uczestników szczególnie jest to kosmos, jednak da się przyzwyczaić i na dłuższą metę przyroda nam bardzo pomaga w tym, żeby się tutaj zaasymilować i poczuć jak w domu. Jak się jedzie często na wakacje z rodziną, to jest tylko kilka osób, a tutaj jest około 20-30. Te maluchy, które pierwszy raz przyjeżdżają, nie są zszokowane? Może troszeczkę są. Zuchy akurat mają okazję jeszcze mieszkać w domkach, chociaż wielu, które przyszły do nas na podobóz, chciałyby pomieszkać w namiocie chociażby jeden dzień, bo jest to też jakiś rodzaj frajdy, którego dzieci w XXI wieku rzadko mogą doświadczyć.
Dzieci uczą się na takich obozach przede wszystkim, jak radzić sobie na łonie natury. Dzięki temu mogą też kształtować swoją osobowość, jak się okazuje. Uczymy takich bardzo prostych rzeczy, jak na przykład segregacja śmieci i szanowanie przyrody, ale także uczymy na przykład, jak zbudować karmnik, jak wyjść do lasu, jak nie niszczyć przyrody, rozpoznawania tropów, rozpoznawania liści, zwierząt, odgłosów ptaków. No, myślę, że wszystkich tych rzeczy, które na co dzień mogą być przydatne. Wychowujecie tutaj małych ekologów? My przede wszystkim wychowujemy ludzi, a potem w drugiej kolejności ekologów, ponieważ nasze tutaj działania przede wszystkim są oparte o harcerski system wartości. My wychowujemy do wartości. Jednym z naszych punktów prawa harcerskiego jest punkt, który mówi o tym, że harcerz szanuje przyrodę. Więc tutaj jakby nam się to wszystko bardzo mocno zazębia, wiąże. No i staramy się, żeby ten szacunek do przyrody nasi młodzi podopieczni wynosili z naszych obozów, z naszych zbiórek harcerskich, z biwaków. Tak można powiedzieć, harcerstwo uczy takiej postawy i dorosłości w tym, co się robi. Dzięki temu, że mamy system małych grup i faktycznie, nazwijmy to, starsza młodzież wychowuje dzieciaków, mamy przekazywanie tej wiedzy i taką dojrzałą postawę względem siebie, względem rówieśników i względem instruktorów i dorosłych osób. Wiemy, jak się zachowywać w środowisku naturalnym, wiemy, jak funkcjonować w grupie, jak wzajemnie siebie postrzegać. No i to, co ja zawsze powtarzam, jak być dobrym człowiekiem dla siebie i dla innych. Jest to taka szkoła życia. Można tak powiedzieć, że to pewna szkoła życia. Mamy na przykład harcerkę, która 2 dni temu złożyła przyrzeczenie harcerskie, a jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej i nie jest na kolonii zuchowej, tylko na obozie harcerskim, bo akurat tam jej bardziej pasowało. Śpi w namiocie i jest bardzo zaradna, umie się o siebie zadbać, potrafi pościelić łóżko. To wszystko, co tak naprawdę w domu mamy problem wyegzekwować od swoich dzieci, to tutaj naprawdę z tym dzieciaki nie mają problemu, a wzajemnie siebie uczą i mówią o tym, jak być dobrym harcerzem. Czego uczą takie obozy? Na pewno współpracy, samooceny i wielu innych rzeczy. Jak sobie poradzić? Na przykład myślę, że każdy z nas jakby został wyrzucony tam na jeden dzień do lasu, to byśmy potrafili sobie zrobić stos ogniskowy, szałas. Tutaj można przytoczyć, że w prawie harcerskim mamy taki punkt: harcerz szanuje przyrodę i stara się ją poznać. I tutaj myślę, że te obozy letnie są stuprocentową definicją właśnie tego, bo poznajemy tą przyrodę, poznajemy otoczenie, w jakim się znajdujemy, uczymy się tego, jak się z tą przyrodą obchodzić, ale też jak korzystać z przyrody w naszym otoczeniu normalnym, w mieście, gdzie ta ekologia również ma duże znaczenie i powinniśmy na to zwracać uwagę.
Nie ma tutaj luksusowych apartamentów, nie ma telefonów, komputerów i innych gadżetów, bez których młody człowiek nie wyobraża sobie dzisiaj życia. Gdzie są telefony, gdzie są telewizory, smartfony i inne zdobycze technologii? To jest dobre pytanie. Tutaj tak naprawdę poszukujemy tego. Uczestnicy oczywiście mają jakiś kontakt z telefonami, ale tutaj tylko i wyłącznie komunikacyjny z rodzicami, natomiast odrzucamy sprzęt elektroniczny, który zatłacza nasz XXI wiek i preferujemy raczej opcję kontaktu z naturą. To jest takie oderwanie od świata codziennego, elektroniki i od w sumie wszystkiego, co stworzył człowiek prawie. Tak jakby trochę od cywilizacji? Tak. Brakuje trochę tych luksusów? Nie. Nie brakuje? Nie brakuje w ogóle. Na takich obozach jest coś właśnie, co odciąga uwagę od tej całej elektroniki. Nie brakuje trochę tych zdobyczy cywilizacji, czyli chodzi mi o telefony, komputery i inne gadżety? Znaczy są, ale jest ich bardzo mało, bo tylko na ciszy po obiedzie mamy czas, żeby zadzwonić do rodziców. I tak jak jesteśmy urwani od tych wszystkich telefonów i komputera, więc... Czyli totalny reset. Tak, ale bardzo się to podoba. Myślę, że to jest aktywny sposób spędzania wakacji, dlatego że odcinamy się tutaj od internetu i całej rzeczywistości szkolnej. Możemy odpocząć, poddychać takim świeżym powietrzem, też rozwijać się, bo zdobywamy różne sprawności, zdobywamy stopnie. Dlatego myślę, że jest to bardzo fajny sposób i też zabieramy nasze koleżanki do harcerstwa i wszystkim się tutaj podoba, więc myślę, że jest fajnie. Nie znaczy to jednak, że bez zdobyczy technologii pobyt w obozie harcerskim jest nudny. Nawet niepogoda nie psuje dobrej zabawy z zuchą i harcerzą. Kochana tył, 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 kochana bok, 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 kochana od samego rana. Biegnie sobie mały osioł, biegnie sobie mały osioł, biegnie sobie mały osioł od samego rana. Szut, 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 kochana tył, 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 kochana bok, 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 kochana od samego rana. Nie jest nudno przy takiej pogodzie, jak wtedy zapełnić ten czas? Absolutnie nie. Mamy bloki zajęć statyczne i dynamiczne. Przy takiej pogodzie na przykład możemy poznajemy historię naszego skautingu, albo mamy zajęcia na świetlicy lub tutaj pod wiatą. Jak wygląda Wasz dzień, tradycyjny, zwykły dzień? Poczynając o 7 rano, od pobudki, od ćwiczeń porannych, po śniadanie, oficjalny, uroczysty apel z każdego dnia, to taki harcerski zwyczaj, a później już zajęcia, frajda dla dzieci, dla nas przede wszystkim. No i tak do wieczora biegamy, poznajemy coś nowego. Mamy bardzo bogaty program, różne bloki zajęć, zaczynając od przeciętnej tematyki harcerskiej, kończąc na tematach o na przykład mediach społecznościowych, które jednak nas otaczają i wpływają na nas, pomimo tego, że próbujemy się od nich oderwać tutaj. Mieliśmy też dwie bardzo edukacyjne wycieczki. Poznawaliśmy Jurę Krakowską, Częstochowską i jej tereny i jej historię, a także byliśmy w Opolu. Mamy najpierw zaprawę, potem zajęcia, na przykład są gry terenowe, że trzeba szukać punktów, rozwiązywać zadania. Czy harcerzy dopada nuda czasami? O, myślę, że nie. Zawsze kadra, jak już widać, że ktoś się nudzi, to na pewno coś organizuje. Wiecie, że to jest jarzębina, to będzie inne drzewo, to już nie będzie odwrotu. Jarzębina! Myślałam, że was podpuszczę. No dobra. Obozy harcerskie organizowane przez ZHP Chorągiew Śląską od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
W sumie w naszych obozach, które organizujemy jako chówca Chorągwi Śląskiej, wypoczywa ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży z całego województwa śląskiego, ale również i takich nie od nas, nie z województwa, ale również przyjezdnych. Ilu dokładnie punktach i gdzie one się znajdują? Oj, to w ilu punktach to jest blisko 152 placówki, które znajdują się na terenie całej Polski. No, oczywiście najwięcej obozów mamy zlokalizowanych w województwie śląskim, ale to także województwo opolskie, to także województwo łódzkie, pomorskie, ale to również spływy, rejsy, obozy zagraniczne, także no, paleta możliwości jest duża. Dzieci przebywają na obozach kilkanaście dni. Jest to dla nich czas świetnej zabawy, nauki i przygody. Trzeba dodać, że część z nich mogła skorzystać z takiej formy wypoczynku tylko dzięki dofinansowaniu z wojewódzkiego funduszu. Jest to jeden tylko z ośrodków, który przez te wakacje służy dzieciom i wypoczynkowi, który dofinansowaliśmy w ramach tej akcji letniej. Wypoczywa dzięki naszym środkom w 3900 harcerzy, a przeznaczyliśmy na to kwotę 660 tysięcy złotych. Wyjazdy organizowane są głównie do miejscowości nadmorskich, takich jak Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeży, Norowy, Darłówek, Ustronie Morskie, do miejscowości na terenie województwa śląskiego, czyli do Istebnej, Ustronia, Węgierskiej, Górki i Węglowic oraz sporadycznie na tereny w województwach wielkopolskim, opolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz podlaskim. Nieprzypadkowo wybierane są te rejony i miejsca przeznaczone do wypoczynku dla dzieci. Takie są zasady dofinansowywania profilaktyki zdrowotnej, że ten wypoczynek musi się odbywać w miejscach czysto ekologicznych. I to jest to gwarantowane przez odpowiednią opinię Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No i w takim miejscu się znajdujemy, w terenach leśnych, terenach powiatu lublinieckiego, który słynie z tego, że ma bardzo dużo lasów i to powietrze też jest między innymi przebadane, nie ma tutaj przekroczeń, także na pewno te dzieci, które przyjechały poza tymi jeszcze wartościami edukacyjnymi, które wywożą, to myślę, że przyjadą do domu zdrowsze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na terenie kraju. Najwięksi organizatorzy wyjazdów kolonijnych, którzy otrzymali dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, to w tym roku Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska. W 2016 roku fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 660 tysięcy złotych. Dzieci z naszego przebywające na terenie naszego województwa mają dofinansowanie w wysokości 350 zł bądź 400 zł, te, które pobierają zasiłki. Jest to bardzo duża kwota, która może zostać wykorzystana na wzbogacenie wyżywienia, na wartościowe produkty, na zakup wartościowych produktów, a również na przeprowadzenie wycieczek. My byliśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, byliśmy w Opolu na rejsie, byliśmy w zoo, byliśmy również w Krasiejowie, poznając faktycznie region i możliwości, jakie on daje. Także to wsparcie jest bardzo wartościowe dla nas i dzieciaki dzięki niemu mogą się dalej rozwijać ekologicznie i zdrowotnie. Tutaj wspólnie z funduszem organizujemy zarówno edukację ekologiczną, jak i profilaktykę zdrowotną. Jest bardzo wiele zajęć z tych dwóch obszarów. No i oczywiście ta dotacja pozwala nam na uatrakcyjnienie pobytu naszych podopiecznych. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu na wyjazdy letnie dzieci otrzymali także Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego imienia Grzegorza Kolosy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic, Uczniowski Klub Sportowy, Szkoła Podstawowa nr 32 w Bytomiu, Rzymskokatolicka Parafia Świętego Maksymiliana Kolbe w Częstochowie oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic.